jego odpowiedzi na... Druga część 11 sesji. Bardzo proszę, panie wójcie. Dziękuję bardzo. To jest pierwsze pytanie było o stan finansowy PKS-u i temat podejścia do międzynarodowego związku komunikacyjnego. Ja chciałem powiedzieć, że nie wiem, ja nie czytam ani nie oglądam regionu, także trudno mi jest powiedzieć, co parę razy tam napisał. Odnośnie tego tematu spotykałem się chyba 4 lata i pewnie, że jesteśmy dalej na tym samym etapie, co byliśmy przed 4 laty. Nie było żadnej deklaracji, że ktoś tam oświadcza się, że jest za wójt, czy burmistrz, który mówi, że jest zwolennikiem ewentualnie międzygminnego związku. Ale to jest jego prywatne zdanie. Wiadomo, że ten nazw międzygminnego związku musi trafić na radę i to rada podejmie opinię o międzygminnym związku, czy wejść do tego międzygminnego związku. Ja akurat nie składam nigdy żadnej deklaracji, bo cały czas mówię, że jestem w jednym związku międzygminnym, dlatego nie deklaruję się wstąpienia do związku międzygminnego. Myślę o innym rozwiązaniu tego tematu, a prywatnie to jestem, akurat jestem przeciwko powoływaniu międzygminnego związku, bo uważam, że tak jak powinien starostwo, powinien mieć 100% udziału, powinien na podstawie porozumienia o pomocy być pokrywane, że mógł być bardzo jak do tej pory i nie ma żadnego problemu. Powołanie międzygminnego związku stwarza problem gminie, bo niestety obciążenia międzygminnego związku chodzą proporcjonalnie na gminę i może nam to poprzewracać wszystkie współczynniki, które mamy w tej chwili dobre, że się tak wyrażę. Mieliśmy spotkanie z szefem KZK GOP, to jest prezes, który opowiada, jak to funkcjonuje u nich, jakie dopłaty, jak to wszystko liczą, o sprawiedliwości do liczenia tych dopłat. Także temat nie jest rozwiązany. W ogóle pan starosta mówi, że powinniśmy decyzję podjąć do końca roku. Jeżeli nie podejmiemy, to on będzie ciął i likwidował kursy tam, gdzie tego brakuje. Jeżeli chodzi o finanse, to też nie jest to jakieś... To jest to dokładnie to samo, co on mówi, że deficyt może być gdzieś około 3,5 miliona. Połowę pokryje on, połowę to jest, będzie chciał podzielić pomiędzy pozostałe gminy, pomiędzy no, tymi współczynnikami, które oni tam wymyślili, a z którymi ja się też nie zgadzam osobiście, bo mam inne zdanie na temat liczenia tego wszystkiego. Uważam, że przy tym ich systemie liczenia my dopłacamy do następnej gminy Czerników, zresztą kody też uważają, że dopłacają do tych gmin, które są następne. I to jest temat taki, że pewnie zapadnie decyzja. Starosta mówi, że do końca roku podejmie. Mówi, że jeżeli nie będą chcieli wejść, mówi o tym, że jest zapisany na następne tam 20 autobusów, które leży nowych. On to dołoży ze swoich pieniędzy, bo to trzeba z tym też tam włożyć. To jest chyba 85%, 15% trzeba dołożyć ze swoich pieniędzy, on to dołoży. No żeby się wójtowie zdecydowali, burmistrzowie, co chce pan tam zrobić, bo no po prostu już dłużej czekał nie będzie, bo musi, jak on to mówi, komunikacyjny wóz albo przewóz i trzeba coś tam po prostu zrobić. I tak to wygląda, nie ma żadnych sensacji, jeżeli chodzi o te spotkania, tak jak mówię, spotykamy się. Już 3-4 lata jesteśmy praktycznie w bardzo podobnym punkcie, bo jedni są za tym, żeby to zawiązywać. Bardzo dużo wójtów jest przeciwko temu, żeby wstępować ten związek międzygminny. Myślę, że tutaj chyba zgody nie będzie na ten temat. Może tyle na temat PKS-u, bo pan starosta to Państwu opowiada, jak to wszystko wygląda. To się nic nie zmieniło, jeżeli chodzi o podejście do tego tematu. A jeżeli chodzi o związek i moje podejście, to jeżeli region napisał, że ktoś tam deklarował się, to chyba byliśmy na dwóch różnych zebraniach, bo to były tylko opinie prywatne wójtów, którzy mówią ten temat, kto jest za tym, a kto jest za inną formą. Ja jak mówię, ja nie składam żadnej deklaracji, bo jestem w jednym związku. Teraz temat kary za kanalizację, no to myślę, żeśmy tutaj sobie też dosyć dokładnie wyjaśnili, że po to, żeśmy z aglomeracji występowali, żeby tych kar nie było. To, że tam Unia przewiduje te kary, ja się nie słyszałem, żeby ktoś tak się w ogóle przygotowywał do tego, żeby te kary wprowadzić.
Myśmy wyszli z aglomeracji, zrobiliśmy to zadanie, które było w aglomeracji, nadawało się, skończyliśmy ostatnio. Jesteśmy po kontroli. Podziwo zakończyło się bez uwagi. Także nie będziemy mieli korekty żadnej. Myślę, że jest się czym pochwalić, bo naprawdę zadanie bardzo, bardzo było napięte, w bardzo krótkim terminie. I dużo przyłączy, wszystko zostało zrobione tak jak potrzeba i jesteśmy po kontroli, bez uwagi. A jeżeli chodzi o kary, to nam te kary nie grożą, bo już jesteśmy gminą, które są poza aglomeracją w tej chwili. No i zobaczymy, co będzie. Ale ja w tych kartach za szybko nie widzę, żeby ktoś potrafił to odprowadzić u nas. Jeżeli chodzi o rondo w Kobierzycach, to są ruiny, ale to są ruiny właściciela. Znaczy, trudno powiedzieć, że to są ruiny. To jest po prostu rozpoczęta budowa i zostawiona. Właściciel zdecydował się inwestować po drugiej stronie. Co z tym fantem zrobimy? Pewnie będziemy się wcześniej się nie zrobić. Na pewno się do nich kwalifikuje w tej chwili do tego, żeby zgłaszać do nadzoru, bo nadzór do tego w ogóle nie się podchodził, bo tam nie ma żadnej zagrożenia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, czy po prostu stoją fragmenty muru, które zostały rozpoczęte i nie zostały skończone. No jest to, nie jest to ładne na pewno. Nie jest to podstawą do tego, żeby się szczycili tym, ale tak to wygląda. Jeżeli chodzi o rondo, to co pan tutaj raczył zauważyć, to temat taki był pan sobie mówił ostatnio, że ten temat będzie realizowany w przyszłym roku. Ja też rozmawiałem z dyrektorem, ogłosili bardzo późno przetarg. Rozstrzygnięcie przetargu było późno, mają po prostu nie są w stanie nie wszystkich zadań, które są do realizacji zrobić w tym roku i mówił, że na 100% wszystkie te sprawy związane z podjazdami, z rowami tutaj na terenie naszej gminy będą z rondem, to będzie robione w przyszłym roku. Takie słowo dyrektora. Jeżeli chodzi o składowisko odpadów wielkopiecowych, to no, faktem jest, muszę wziąć sprawdzić jeszcze, kto w tej chwili jest właścicielem. No i wysłać pismo, bo z tego sobie podobno się nadmieścił, zmienił właściciel, ktoś to kupił, no i jest czyjeś, ale to mówię, to sprawdzę i wyślemy zapytanie, najpierw zapytanie pewnie do nowego właściciela, co zamierza z tym fantem robić. Jeżeli chodzi o drogi, to co pan Czerwiecki mówił, to drogi, no było, no myśmy musieli przez pewien czas wstrzymać roboty na temat gminy, bo musieliśmy wszystkie tematy związane z własnościami przy kanalizacji wyprostować, bo musimy być właścicielami tego, czy są przepompownie jakieś tam kanały położone, które wymagają tego, żeby grunt był nasz. No i teraz żeśmy zrobili to co pan mówił w tej drodze, to tam jest bardzo dużo współwłaścicieli. Trudno było zebrać dokumenty. To wszystko. Już są wszystkie. No, w tej chwili to będzie składane już też. Ja generalnie jestem dwa razy w tygodniu notariusza i to 90%, 90 nawet 5% tych wszystkich aktów notarialnych, które zawieramy, to jest regulacja właśnie dróg. I naprawdę mamy bardzo dużo dróg w tej chwili już, które są na etapie regulacji, a bardzo dużo również włożone do sądu w Brzezcu, no, ale to musimy czekać, prawda, bo sąd ma swoje prawa po prostu jeżeli znaczy termin rozprawy, no to wtedy się to wszystko dzieje. Teraz pani też zapytała o kozubnik sprzedaży. Szanowni Państwo, to co pisze tam na tej stronie kozubnik sprzedaży, to nie jest kozubnik sprzedaży jako taki, że ktoś się chce pozbyć kozubnika, tylko kozubnik sprzedaży, bo część tych obiektów to mają być tak zwane apart-hotele, które będą na sprzedaż. I oni po prostu już sprzedają, z tego co wiem, to nawet sprzedali już. Pomimo tego, że jeszcze nie nas sprzedali już potencjalnych chętnych na chętnych właścicieli, którzy chcieliby tam w tym kozubniku mieć swoje apart-hotele, to już może podnajmować te hotele cały rok. To jest taki mały biznes prywatny, tak jest praktykowane i to funkcjonuje. Nikt nie zamierza sprzedać kozubnika, tylko chodzi o te mieszkania czy części hotelowe. Gdzie to właśnie ma być w ten sposób prowadzone. Jeżeli chodzi o komisariat, to w tej chwili już jesteśmy po ostatecznych rozmowach z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach. Trwa czas
chodzi o zachowanie ustawy o gospodarowaniu mieniem komunalnym. No, liczę na to, że końcem listopada podpiszemy porozumienie notarialne z komendą i to 100 tysięcy, o których pani mówiła, ona ma wpłynąć do budżetu w tym roku, bo są to pieniądze znaczone, które komenda dostała przez starostę i one muszą być zrealizowane, jeżeli nie to do zwrotu, także w ich interesie również jest to, żeby te pieniądze wpłynęły do gminy Porąbka. A jeżeli chodzi o całość, to się skończy, to komisariat zostanie dopiero przekazany policji po płaceniu całej sumy, bo taka jest uchwała naszej gminy i najprawdopodobniej, jeżeli mówią, że będzie to w maju, to rozumiem, że będzie w czerwcu, gdzie całość kwoty zostanie płacona na rzecz gminy Porąbka, będzie zawarty akt notarialny. Jeżeli chodzi teraz tutaj o przedszkole w Czańcu, to pani bardzo pytała, to przedszkole należy do tak zwanych szczytów, czyli integrowanych regionalnych inwestycji terytorialnych i no czekamy, co się z tym dalej będzie działo. Podobno, że się ma to dziać szybko, ale teraz zobaczymy, czy wybory nie wpłyną na to, że to będą jakieś przesunięcia czasowe, jeżeli o uruchomienie tych środków. To jest wartość tego zadania, to jest około 530 tysięcy złotych i będziemy pilnować tego, jak się to pojawią, a będzie szansa te pieniądze wziąć, to te pieniądze będziemy brać i realizować inwestycje. I to chyba tyle, co pytań, które będą mieli. Dziękuję. Czy to Państwa odpowiedź zadowalają Państwa, czy są jakieś pytania? Znaczy, panie wójcie, odnośnie PKS-u, to akurat tak się składa, że informacja była również na Radzie Powiatu, tylko że Rada Powiatu ma problem z publikacją w BIP-ie tych protokołów. 26 sierpnia jest ostatni protokół na BIP-ie, a mamy za tyle listopad, więc września nie ma jeszcze. Zobaczymy, co tam pan starosta mówił, dlatego że potem to tutaj przychodzi i przychodzą przedstawiciele PKS-u, starostwa, przedstawiają nam różnego rodzaju wyliczenia, a do tych wyliczeń nie ma w ogóle i sprawują presję po to, żeby im dać tyle pieniędzy, ile oni chcą. W drugich uszach to 400 tysięcy, które tutaj przedstawiciel PKS-u żąda. No, tak naprawdę nie wiadomo na co. Chyba najwyższy czas usiąść z PKS-em i powiedzieć, panowie, no, tyle jeździcie i to jest wasza firma, to wasze przedsiębiorstwo, starajcie się tak, żeby ono funkcjonowało. Bo trudno jest wziąć i odnosić funkcjonowanie PKS-u do prywatnej firmy przewozowej, ale okazuje się, że tak, tym przysłowiowym busiarzu się opłaca, a PKS-u nie się opłaca. Znaczy, jeszcze mogę powiedzieć odnośnie tego, to co mówimy, to były te spotkania po 26, to się dwa odbyły odnośnie PKS-u w starostwie i to co mówiłem, te informacje, a jeżeli chodzi o temat regulacji przewozów, to jutro mamy spotkanie w Kozuniku, gdzie miały być kursy odcinane i my nie śpimy, tylko spotykamy się ze starostwem, gdzie spróbujemy zracjonalizować te kursy tak, żeby zaoszczędzić, a ludzie mieli połączenie, jeżeli chodzi o dojazd do pracy. Także tutaj z naszej strony te działania są prowadzone. Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, ja bym chciał, żeby Rada też o tym wiedziała. Powiedziałem. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu z 10 sesji Rady Gminy Porąbka. Czy Pan Władysław jest gotowy? Tak, oczywiście. Po zapoznaniu się z protokołem z 10 sesji Rady Gminy Porąbka stwierdzam, że protokół jest zgodny z przebiegiem sesji. W związku z tym wnoszę do Szanownej Rady o przyjęcie protokołu. Bardzo dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 10 sesji Rady Gminy Porąbka? Proszę o podniesienie ręki. 13 osób. Kto się wstrzymał? 2 osoby. Rozumiem, że przeciw nie ma nikogo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu kolejnego. Wolne wnioski. Pan Roman Tenkala chciał zabrać pierwszy głos. Bardzo proszę. Proszę Państwa, ja mam pytanie do członków Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i tak dalej. Bo proszę Państwa, przeanalizowałem plan pracy na obecny rok. No i mamy listopad, mamy niezrealizowane 2% naszego planu pracy. To jest sprawa podstawowej służby zdrowia na terenie gminy Porąbka. Jestem jak najbardziej za tym, żebyśmy zaprosili
przedstawicieli Polimetu i obecnie podstawową służbę zdrowia mamy obecnie także w pogotowiu w Kozienicach, czyli przedstawiciela, czyli dyrektora pogotowia, tak? I tak Państwo zgadzacie się ze mną, żeby i w listopadzie, żebyśmy to zrobili. Ale mamy też taki punkt, proszę Państwa, analiza funkcjonowania przedszkoli w gminie. No dzisiaj tej informacji o szkolnictwie obszernie o przedszkolach jest i chciałem, żebyście się wypowiedzieli, czy to jest sens zapraszać Panie Dyrektor, odnośnie przedszkoli. Proszę się wypowiedzieć, czy to robimy, czy nie. Po moim odczuciu, no, mamy obszernie o przedszkolach dane, wszystko. Wiadomo, że się zmieniła teraz, od września się zmieniła forma płatności przez rodziców i to wszystko. Proszę się wypowiedzieć jako członkowie komisji, czy robić to, zapraszać też te panie na tą komisję, czy nie. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa? Bardzo proszę, pan Grzegorz. Ja jestem zdania, że jakby Maciej, no, weszły te nieliczne przejść, szczególnie placówki do nowego systemu działania. Pojawił się nowy sposób rozliczania dotacji. No i na dobrą sprawę nie mamy informacji, czy to dobrze działa, czy średnio działa, czy pojawił się w związku z tym jakiś problem. Ja myślę, że zaprosić choćby po to, żeby powiedzieć, że jest wszystko w porządku. No tylko proszę Państwa, to naprawdę proszę przygotować, bo pamiętamy takie spotkanie, nie wiem, w poprzedniej kadencji z paniami dyrektorem. Pamiętajcie, że pamiętamy, że było bardzo mało pytań, na przykład pani dyrektor, pamiętam, zbiegowa miała pretensje pozorne, zostaje zaproszona, żebyśmy byli przygotowani konkretnymi pytaniami do pani dyrektor, żeby nie zaprosić i przywitać. Myślę, że podstawowe pytanie to jest to, co już przedstawiłem, czyli funkcjonowanie w nowych realiach. Nowych realiach obecnych, według nowych przepisów, według nowych ustaw. Może dowiemy się, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Z danymi cyfrowymi może być takie rozbliżone, prawda? Czy to już Państwa decyzja? Ja to postawię oczywiście. Oczywiście, panie członku. A proszę bardzo, po prostu zostaje członkowie. No tu jest wniosek, propozycja pana radnego, członka komisji. Kto jeszcze chciał się wypowiedzieć? Ja popieram wniosek. Ja nie jestem prawie członkiem Komisji Kultury, ale wydaje mi się, że w takiej sytuacji trzeba by informacje wysłać do pani dyrektor, co mają przygotować, żeby też były merytorycznie przygotowane na taką komisję, bo przyjdą, siądą i też nie będą wiedziały, czego oczekujemy od nich, prawda, jako rady. Żeby było z nimi pytania, takie sprawy, żeby nie tylko przyszły. Jasne, że tak. No to jak tutaj pan mówi, Filarski, no to mam jedno takie temat, co według nowej ustawy. Nowelizacji ustawy. Czy mają jakieś problemy w związku z tym, czy nie mają czegoś? Dobrze, i chciałem jeszcze zapytać, proszę Państwa, bo kolega Tomek też ma ten ma pan. Ale po kolei, Szanowni Państwo, pan Romek teraz. Niezrealizowane, ale chciałem się zapytać, czy byśmy nie połączyli wspólnie tej komisji, żeby Państwa dwa razy po prostu nie zwoływać, bo dlatego, że w Komisji Budżetu jesteście wszyscy członkami i też kolega przewodniczący ma dwa punkty niezrealizowane. Czy proszę się wypowiedzieć, czy to zrobimy wspólną komisję w listopadzie? Po co gwarancja można? No bo żebyście nie musieli Państwo zarazem przyjeżdżać, przychodzić. To przygotujecie. No, czy jest potrzeba, czy nie? Proszę powiedzieć. Bo my się ja jako przewodniczący i kolega dostosujemy się do Państwa, dlatego pytam. Czy nie robimy łączone? Pozwólcie, że ja teraz zabiorę go za chwileczkę. Ja chciałem tylko Państwa poinformować, bo to jest ważne, bo Państwo planujecie sobie czas, planujecie sobie, kiedy sesje się odbywają. To jest istotny temat. W listopadzie, Szanowni Państwo, nie będziemy robić sesji, natomiast sesja odbędzie się, bo nie wiem, czy będzie jedna, czy dwie komisje w listopadzie, na pewno będzie jedna, co najmniej. Natomiast sesję zrobilibyśmy 1 grudnia, to jest wtorek. I zrobilibyśmy ostatnią sesję w roku 22, czyli przed samymi świętami, to też jest wtorek. Czyli byłyby w grudniu dwie sesje zamiast w listopadzie i w grudniu. 22. 1 grudnia i 22 grudnia. Także proszę sobie zaplanować już czas na te dwie sesje. Jeżeli mogę tak troszeczkę inny temat poruszyć, skoro są wolne wnioski. Ja chciałbym zapytać, Szanowni Państwo, albo wypowiedzieć się w imieniu mieszkańców bloku przy ulicy Bielskiej 9. To jest płachostka tak naprawdę, ale tam w tej chwili wyasfaltowano im wjazd. To wodociągi robiły, czy krajówka? Na mój wniosek drogi krajowej. Na wniosek pana wójta droga krajowa. Oczywiście, bo tam był rzeczywiście tragiczny ten zjazd do bloku. Ale mieszkańcy pytają o coś innego. Czy udałoby się tam stawić dwa słupki odblaskowe? Ponieważ oni wiedzą jak zjechać, ale jak do nich przyjeżdżają, tam jest ciemno, tam nie ma lamp. Sugerowali mi, żeby zobaczyć jak to wygląda, jak się idzie na Oświęcim. Tam każda droga zjazdowa jest oznaczona takimi zielonymi, fajnymi słupkami odblaskowymi. Co, że? Biało-zielone. Biało-zielone, tak. Biało-zielone, odblaskowe.
ale widać doskonale każdy zjazd pod światłami reflektorów. No. Tutaj naprawdę jest problem ze zjazdem. Nie wiem, czy Państwo tam jeździcie. Na pewno jeździcie, ale nie skręcacie. Ale ja czasem też jadąc wieczorem się pomyliłem, ale to już dość dawno temu. Ale myślę, że to by było dobre. To nie jest jakiś wielki koszt, a może udałoby się coś takiego zrobić. Oznakować. Na pewno musimy wystąpić do administratora drogi, bo to jest pasio drogowy. Bo to jest pasio drogowy, tak. Albo on, albo on zajmie drogę. No to oczywiście, albo tak. No dlatego mówię, jakąś formę trzeba przybrać, że może takie dwa słupki by się tam udało postawić, a na pewno by to poprawiło widoczność. Dziękuję bardzo, ja mam tyle. Bardzo proszę, pani Alicja. Ja również w kwestii drogi po inwestycji, która była robiona na ulicy Bukowskiej przez Akwę między ulicą Błękitną a Banieczną, i została poprawiona nawierzchnia. Po prawej stronie, naprzeciwko posesji państwa Kowalskich, jest na zakręcie postawiony właśnie jakiś taki znak ostrzegawczy, ponieważ tam najprawdopodobniej jest jakaś dziura, nie wiem. To jest, no nie jest to niebezpieczne, czy to zostanie... Tak, my już to zgłosiliśmy do zarządu powiatowym, dokumentację fotograficzną i na miejscu zrobiliśmy taką wizję, tak żeby się to zakręcić. Dobrze, dziękuję. To z państwa panowie. Panie Wójcie, ja się chciałem zapytać, jak wygląda sprawa z pomocy gruntowej w Kolejnicach? Ludzie są tak podnerwani, powpłacali tam jakieś pieniądze na geodetów. Jest komisarz, jak myślałem, że komisarz, nie? Kurator. No i widzę, że on się niczym nie zajmuje, w ogóle żadne zebra nie kończy tego. No, trzeba to w końcu skończyć, jest tam jeszcze troszkę tego, tych działek i to utknęło w miejscu. Co się z tym dzieje? Dziękuję. Pan Władysław, przepraszam. Później pan Tomasz Wolski. W nocy z soboty na niedzielę w Jakowie był pożar, spalił się dom mieszkalny. Akcja była dość poważna. 8 czy nawet 10 zastępów straży pożarnej uczestniczyło w gaszeniu. Dom był drewniany. Praktycznie można powiedzieć, że spłonął. No nie, że doszczętnie, bo on stoi, ale stoi, bo najprawdopodobniej będzie do rozbiórki. W każdym razie chciałem się zwrócić z apelem do wójta, do władz gminy o pomoc dla tej rodziny. Myśmy załatwili już zbiórkę w kościele Bujakowie. Zwracam się z apelem do sołtysów naszych sołectw w Kowielnicach, Porowce i ewentualnie Oczańców, żeby też nie potrafili takiej akcji wyłonić swoich kościołach, żeby się udało. Co z tego wyjdzie, to wyjdzie. No sami nie wiemy, jak taka zbiórka wyjdzie u nas, ale ta rodzina oczekuje praktycznie wszystkiego. Najbardziej będzie potrzebować na pewno mieszkania zastępczego, to jest pewne. Tu już miałem deklarację od wójta i od sekretarza, że czuwają nad tym i że będzie. Oni w tym momencie tak się szczęśliwie złożyło, że na sąsiedztwie, bo to znam doskonale temat, bo to akurat sąsiedzi moi również, na sąsiedztwie kolega wyjechał do Holandii. Akurat w tym dniu wyjeżdżał, w którym ten pożar był. I on mieszkał sam w takim domku niewielkim i udostępnił im ten domek na ten czas wyjazdu, więc mają na ten moment gdzie być. To jest bardzo ważne, no, ale to wiecznie nie będzie. Trzeba po prostu coś dla tych państwa zorganizować. Co do kontenera, bo to już też obiecano, że będzie postawione jutro, bo już można wyjąć komisję z ubezpieczyciela i tak dalej, więc można już zabezpieczać, bo tam jest z jednej strony dach, żeby tego całkiem nie zalało, jeżeli przyjdą deszcze, bo to wydaje mi się jeszcze mrozu, przyjdą do reszty. A jaka będzie decyzja właściciela, czy to będzie rozbierał, czy remontował, jeszcze nie wiem, on jest rozsypce psychiczny i wcale się nie dziwię i na gorąco po prostu tego się decyzji takiej nie podejmie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pan Tomasz Wolski. Ja taka jedna sugestia. Jeżeli chodzi o mieszkańcy ulicy Beskidzkiej w Porąbce, zgłaszali mi, że w związku z tym, że tam bardzo dużo młodych ludzi teraz ma prawo jazdy, jeżdżą po tej ulicy Beskidzkiej dosyć szybko, czy jest możliwość, żeby tam sprawdzić, czy jest zasadne, żeby tam gdzieś postawić troszeczkę powyżej z tego, co mi wiadomo, powyżej byłej Kłomianki, jakiś próg zwalniający, coś takiego, bo podobno tam się robi po prostu niebezpiecznie, bo ci młodzi ludzie dość szybko tam samochodami jeżdżą. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie, szanowni państwo, bardzo wszystkim dziękuję za przybycie. Szczególnie państwu dziękuję zaproszonym gościom. I w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 11. sesję Rady Gminy Porąbska. Dziękuję bardzo.